Ukazało się kolejne wydanie książki pruszkowskiego pisarza Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Musieliśmy wydać trzecie wydanie, ponieważ drugie się rozeszło, a dostawaliśmy sygnały od czytelników, podobnie jak przy drugim, że bardzo, bardzo by chcieli. No i właściwie na życzenie czytelników, czyli zupełnie nie kierując się zmysłem marketingowym, wydaliśmy to, wiedząc, że będzie to wyłącznie dla fanów i dla miłośników Tadeusza Huberta Jakubowskiego. Przypomnijmy, o czym jest ta książka? Zacznę od tego, że jest to najpiękniejsza z moich książeczek i jedna z najpiękniejszych na świecie. Przepraszam, że tak mówię, ale wiem, co mówię, bo sam ją pisałem. Jest bardzo pogodna. Nawet w miejscach smutnych, w których byłem, to starałem się pisać o życiu, o dniu codziennym, tak jakby, no, o ludziach, których tam poznałem. Jest to pozornie beztroskie dzieciństwo, bo okazało się, że ojca jednego z moich przyjaciół z sąsiedniego podwórka, pana Edmunda Jasińskiego, był rozstrzelany na Pawiaku. Jego żona siedziała w Oświęcimiu. Czyli beztroskie życie młodych dzieciaków i od czasu do czasu znak dawała o sobie wojna. Czy pan jako wydawca, ale też czytelnik, ma jakiś swój ulubiony fragment książki? No ja jestem pierwszym czytelnikiem w ogóle, dlatego że redaguję tę książkę. Chcę powiedzieć, że zdecydowanie jest to moja ulubiona książka ze wszystkich, jakie Tadeusz napisał. Może dlatego, że właśnie opisuje ten beztroski okres dzieciństwa, ale oprócz ostatniej, jaką wydaliśmy w ubiegłym roku, ta jest najbardziej merytorycznie związana z Pruszkowem. Świadczyć może o tym fakt, że przez pewien czas ta książka była w lekturach uzupełniających w szkole nr 1 imienia Piłsudskiego, w szkole, do której również Tadeusz uczęszczał. Spokojnie można się uczyć z tej książki historii Pruszkowa, a jeżeli nie nauczyć, to na pewno złapać bakcyla. Opowieść mojej młodości pod tytułem Syny. Syny, a właściwie tory kolejowe, rysowaliśmy na naszym podwórku stołkiem trzymanym ukośnie za dwie nogi. Cofając się tyłem do przodu, rysowaliśmy dwoma pozostałymi nogami dwie równoległe, ciągłe krechy, czyli szyny. W zależności od naszej fantazji były to tory pojedyncze, jednokierunkowe lub pojedyncze, dwukierunkowe. W tym drugim przypadku rysowaliśmy mijanki, żeby zapobiec zderzeniu się pociągów. Biegaliśmy między tymi szynami, udając pociągi. Była to jedna z zabaw wymyślona przez nas w naszych szczenięcych latach. Lata prawie bezgrzeszne to lektura obowiązkowa każdego pruszkowianina. Książkę można wypożyczyć w Książnicy Pruszkowskiej.